Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na bardzo szybką i prostą w przygotowaniu zapiekankę. Jest to zapiekanka farmerska z jajkiem. Jest tutaj dosłownie kilka składników. Jest bardzo szybka w przygotowaniu, prosta, serdecznie polecam. Robię ją często, kiedy potrzebuję dość szybki obiad, więc taka zapiekanka jak najbardziej pasuje. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowałam już ziemniaki, które pokroiłam w talarki i będę w osolonej wodzie gotować je tylko na pół miękko, żeby nie były całkiem miękkie, będą nam się później rozpadać. Przygotowuję również kiełbasę, ja mam kiełbasę podwawelską, jedną taką dużą laskę i cebulę. Cebula pokrojona jest w księżyce, a kiełbasa w półksiężyce. No i podsmażam olej, zaczynam właśnie podsmażenia tych dwóch składników. Zaczynam od cebuli, podsmażam dosłownie 2-3 minutki. I za chwilę już dokładam kiełbasę podwawelską, podsmażam sobie te dwa składniki. Przygotowuję również sos, oczywiście musimy mieć taki sos do zapiekanki. Mam tutaj wodę, dodaję śmietanę. U mnie śmietana 18%, więc tutaj nie używamy słodki 30%. Około 2 łyżki mąki, sól, pieprz, bo musimy jeszcze troszkę zagęścić nasz sos. No i dokładnie mieszamy. To jest praktycznie sos, który jest już gotowy. Teraz przygotowuję naczynie do zapiekania. Piekarnik już można nagrzewać na 220 stopni. Tutaj mam podgotowane ziemniaki. Tak jak widzicie, trzymają się w całości, więc nie są zupełnie ugotowane. Jeszcze przyprawiam sól oraz pieprz. No i dodaję podsmażoną kiełbasę z cebulą. Rozprowadzam po całym naczyniu. No i teraz odrobina sera żółtego. Ja mam ser żółty starty na tarce o grubych oczkach. Akurat u mnie ser salami. I teraz będziemy wylewać sos. Na razie połowa, później druga część. Ja tutaj zawsze delikatnie potrząsam, żebym wiedziała, że mój sos również jest na dnie. No i teraz robię takie malutkie wgłębienia, bo będziemy wbijać jajka. U mnie akurat 4 jajka. Ja mam taką formę, w której wystarczy, ale jeżeli robicie w jakimś większym naczyniu, to tych jajek można użyć oczywiście więcej. I będziemy teraz taką zapiekankę zapiekać około 20-25 minut, aż jajka nam się fajnie zetną. No i nasza zapiekanka jest gotowa. Kontrolujcie czas pieczenia, właśnie jeśli chodzi o te jajka. Zapiekanka jest naprawdę smaczna, polecam serdecznie. Na koniec jeszcze u mnie świeża natka pietruszki, gotowe.